Cześć. Kolejny weekend z rzędu fotografowałem ptaki wodne. Byłem dokładnie w tym samym miejscu, w którym kręciłem poprzedni materiał i dlatego w tym odcinku ja nie będę się powtarzał, bo w dużej mierze sfotografowałem praktycznie te same gatunki, które wcześniej, z małymi zmianami. Więc opowiem Wam króciutko o tych nowych gatunkach, które udało mi się w tamtym samym miejscu sfotografować. Pokażę Wam parę przebitek, zobaczycie kilka zdjęć. Ale ten odcinek będzie troszeczkę inny, ponieważ nie będzie taki typowy odcinek z terenu jak zawsze, gdzie opowiadam o tym, jak zrobiłem, jakie zdjęcia, tylko chciałbym Wam pokazać to, co znajduje się tutaj za mną w tym plecaku. Zazwyczaj ten plecak leży sobie z tyłu jako po prostu tło, jako taka przeszkadzajka, miły rozpraszacz. Natomiast w związku z tym, że ostatnio bardzo często pytaliście pod wszystkimi praktycznie filmami, skąd masz to, a czemu używasz tego, a co to za plecak, a co to za stopka, no to postanowiłem zrobić taki króciutki odcinek w formie pigułki, zawartość plecaka na zimę. Co to za plecak, również opowiem. Mówię plecak zimowy, dlatego że zawartość tego plecaka zależy po prostu od tego, co ja w danym momencie fotografuję. Gdzie fotografuję, czy w górach, czy nad wodą, czy w lesie, czy jest to lato, czy jest ciepło, czy zimno. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, jestem świeżo po fotografii ptaków wodnych, dlatego ten zestaw, który jest tutaj, jest przygotowany dosłownie, dokładnie do tego, do fotografii ptaków wodnych w zimie. Słyszycie pewnie w tle, odzywają się gęgawy. Jestem na świetnym polu. To jest taki zagajnik, wycinek dosłownie lasu. Tutaj z drugiej strony, wy tego nie widzicie, ale tam jest masa takich obumierających drzew, których dzięcioły robią sobie albo kuźnie, albo po prostu spiżarnie. Gęgawy, właśnie gęgawy lecą. A obok, na tych polach, to są takie pół podmokłe, powiedzmy, pola łąki. Tam zawsze siedzą czaple, właśnie gęgawy, żurawie na wiosnę. Bardzo fajne miejsce. Ale tak jak obiecałem, zaczniemy od tego, co sfotografowałem. Widzicie tutaj gdzieś przebitki zdjęć, głównie perkozów dwuczubych, dlatego że podczas ostatniego wyjścia ja perkozów dwuczubych nie fotografowałem. To znaczy widziałem je gdzieś tam bardzo daleko z tyłu, ale nie skupiałem się jakoś na tym, żeby mi podpłynęły, nie szukałem ich, nie rozglądałem się za nimi. Dzisiaj podpłynęły do mnie praktycznie same i nie trzeba było na to długo czekać. Podpłynęły bardzo blisko. Widać było, że coś im nie pasuje w tej stercie zielonego kamuflażu, który leży sobie przy brzegu. Bo zmieniłem brzeg, to nie był ten sam brzeg, który ostatnio. No i one takie zaciekawione właśnie tą stertą zielonego podpłynęły, popatrzyły, pokręciły się, zanurkowały i tyle je widziałem, ale udało mi się nagrać i przebitki i zrobić parę fajnych ujęć i są to z tego, co ja kojarzę, chyba moje przede wszystkim moje jedyne zdjęcia perkozów dwuczubych w szacie zimowej. One teraz są takie bardziej płowe, wyblakłe, szaroburę generalnie. Ich szata godowa jest troszeczkę inna. Też Wam puszczę tutaj zdjęcia, jak normalnie tak troszeczkę bardziej rudo wyglądają te perkozy dwuczube w sezonie ciepłym, wiosenno-letnio-jesiennym powiedzmy. No tak, są to moje pierwsze zdjęcia właśnie, kiedy mogę je fotografować w takich kolorach i przyznam się, że bardzo mi się to podoba po tym, co widzę, bo fajnie się skomponowały z tą szarością pozostałą otoczenia, z tą szarością tła. Oprócz perkozów poprawiłem jeszcze gongoły, bo też podpłynęły mi troszeczkę bliżej. No, gdyby te gongoły, teraz sobie możecie fajnie porównać. Zdjęcia perkozów to jest taka odległość, że bez kropowania, bez niczego, one mi zajmują prawie cały kadr. Mam super szczegół, mam ostrość na oku, mam każde piórko widoczne, kropelki wody gdzieś tam kumulują się na czubkach ich głów. A gongoły, pomimo tego, że to zdjęcie takie, wiecie, bez przybliżania po jakiejś obróbce jest całkiem spoko, uważam, że nadadzą się do czegoś te zdjęcia, no to brakuje im takiego punchu, takiego ostatniego szlifu, właśnie mogłyby podpłynąć jeszcze troszkę bliżej te gongoły. Nawet nie muszą tak blisko jak te perkozy, bo to jest złoto. Jeżeli jakiś ptak podpływa mi tak blisko jak te perkozy podpłynęły, że bez kropowania mogę wypełnić nimi cały kadr, to jest rewelacja, bajka, złoto, po prostu super. Zawsze jestem z takich zdjęć zadowolony. No ale te gongoły też poszły mi troszeczkę lepiej niż ostatnio, niż w ostatni weekend.
Więc spoko, generalnie wyjście na plus. Widziałem też wodnika, tego co ostatnio, znowu podszedł tak blisko jak ostatnio, znowu nie mogłem złapać na nim ostrości, więc mam jedno znowu nieostre zdjęcie wodnika. Troszeczkę inaczej do niego podejdę, jak będę tam na niego jeździł tylko i wyłącznie w celu sfotografowania właśnie tego wodnika, ale jako taki dodatek do sesji ptaków, które gdzieś tam mi dalej pływały na tym stawie, to spoko, fajne urozmaicenie, miałem przynajmniej przez chwilę krótką nadzieję, że go sfotografuję. No nic z tego nie wyszło, ale ten moment, kiedy się człowiek zastanawia, że może się uda, jest całkiem spoko. No i taką troszeczkę, powiedzmy, może nie wisienką na torcie, bo dla mnie wisienką na torcie właśnie były te perkozy, to jest taki clue tego dzisiejszego wyjścia, ale udało mi się sfotografować kokoszkę w taki sposób, w jaki jeszcze nie fotografowałem, to znaczy poza wodą żerującą sobie na stałym lądzie. Mam już kokoszkę na błocie, mam kokoszkę pływającą z ostatniego wyjścia, a w takiej scenerii jak tutaj jeszcze jej nie miałem, więc te barwy gdzieś tam, jak dobrze pamiętam, bo tych zdjęć jeszcze nie zrzucałem oczywiście na kompa, bo tak jak mówię, jestem prosto po tej sesji, ale z tego co pamiętam, to ona bardzo fajnie się odcięła od tła, pomimo tego, że tam jest taki bałagan dosyć na pierwszym i na innych planach, poza tą kokoszką, jakieś śmieci zostawione przez wędkarzy, czy kogoś, kto sobie tam obozował na tym brzegu, trochę trzcin, trochę trawy, trochę glonów, trochę, wiecie, jakiegoś drewna, które gdzieś tam wypłynęło razem z falami uderzającymi o brzeg. Teoretycznie, jak jest taki duży bałagan w kadrze, to te zdjęcia nie są jakieś super, ja to postaram się poczyścić w Photoshopie troszeczkę, ale ona bardzo fajnie się odcięła od tła i od w ogóle otoczenia, dlatego że ona jest bardzo kontrastująca, bo mieliśmy pełno trzcin, pełno jasnych, żółtych, bardzo takich kremowych odcieni tych trzcin, no i ciemna, prawie czarna kokoszka z jakimiś tam białymi, jaśniejszymi akcentami i żółtym dziobem. Bardzo, bardzo ciekawe ujęcie. No i dobra, o perkozach, o dzisiejszych zdjęciach, co nieco Wam opowiedziałem. Oczywiście wrzucę moje ulubione zdjęcia standardowo na sam koniec. Muzyczką z przebiciem, żeby się fajnie klimatycznie oglądało. Tak jak mówię, zawsze na samym końcu filmu będą moje wybrane, moje ulubione zdjęcia z danej sesji. A na ten moment przechodzimy już do tego, co znajduje się w tym plecaku i co to w ogóle za plecak. No i dobra, słuchajcie, plecak, jakiego używam, to jest plecak, do którego ja jestem w stanie spakować cały mandżur. Chodziłem w nim nawet na biwaki. I słuchajcie, zaczynam od plecaka, dlatego że ja się dosyć długo męczyłem ze znalezieniem idealnego plecaka. I ten też nie jest idealny, bo ma jedną zasadniczą wadę, o której zaraz Wam powiem, ale jest na tyle pojemny i na tyle wygodny, że ja jestem w stanie spakować tam zawsze wszystko, dosłownie wszystko, co potrzebuję, włącznie ze statywem. Jest to przede wszystkim plecak fotograficzny, więc on w środku ma przegródki na sprzęt specjalnie utwardzane. Wiecie, jak większość plecaków fotograficznych, po prostu, żeby wygodnie ten sprzęt tam włożyć. Plecak nazywa się Shimoda Action i jest to wersja 70-litrowa, czyli największy możliwy plecak z serii Action właśnie od Shimody. Są jeszcze, z tego co się orientuję, na pewno 30, na pewno 50 i teraz chyba jeszcze takie coś pomiędzy 30 a 70, chyba 40 litrów wypuścili niedawno. To jest wersja V1 tego plecaka, obecnie są już dostępne wersje V2. Poprawione są niektóre rzeczy, na które użytkownicy narzekali tutaj w jedynce, więc jeżeli będziecie szukać takiego plecaka, to patrzcie od razu, żeby to była V2. I w tym plecaku, tak jak powiedziałem, najfajniejsze jest to, że mieści on wszystko, a ze względu na to, że ma bardzo szeroki pas biodrowy, to nawet przeładowując taki plecak maksymalnie, tak jak widzicie teraz, on jest co prawda wypchany, ale on nie jest jeszcze, jego przestrzeń nie jest wykorzystana na maksa, to jest po prostu tak wrzucone i tylko wygląda na mega pełne, chociaż waży około 20 kg. Nawet teraz, jak mam mokrą pewnie karimatę i tą matę tutaj, to może ważyć i ponad 20. W każdym razie bardzo ważne w takich dużych plecakach górskich czy górsko-fotograficznych jest to, żeby one były wyposażone w jak najszerszy pas biodrowy, dlatego że wtedy cały ciężar tego plecaka nie idzie Wam na kręgosłup, on może się swobodnie odsunąć, opierać się tylko tutaj na lędźwiach i ten pas powoduje to, że ciężar idzie na nogi. No jest to plus, minus, ja wolę, żeby ciężar szedł na nogi niż na plecy, natomiast w związku z tym, że ja często chodzę z takim plecakiem również, z tym plecakiem również w góry, no i z uwagi na to, że mam do wykorzystania 70 litrów, to zazwyczaj je wykorzystuję niestety, to kolana dają o sobie znać. Naprawdę ja w tej chwili chodzę już chyba tylko w stabilizatorach, muszę coś zrobić z tymi kolanami, bo zaraz mi się posypią. Oprócz tego ten pas biodrowy wpływa bardzo korzystnie na wygodę noszenia. Nie krępuje też ruchów, nie lata na wszystkie strony. Zwracajcie uwagę, nawet niekoniecznie w tym plecaku, ale
w każdym, jaki będziecie kupować i będziecie chcieli do niego wrzucać masę ciężkich rzeczy, a mając teleobiektyw i przynajmniej jeden korpus, to już jest ciężkie samo w sobie, jeszcze do tego statyw jak weźmiecie i tak dalej, to robi się tego troszeczkę. Szeroki pas biodrowy, nie chodzi o to, żeby był jakikolwiek pas biodrowy, zwracam uwagę, tylko żeby to był naprawdę fajny, szeroki pas biodrowy, żeby on spełniał swoje zadanie, a nie był tylko jakimś paseczkiem. Tutaj z boku, w tej kieszeni, noszę zazwyczaj statyw, to Wam puszczę na przebitce ten statyw, którym ja teraz nagrywam. On wchodzi tutaj, zaciągam sobie elegancko wszystkie tutaj te sznureczki, więc statyw jest z boku, nigdzie mi się nie obija, dzięki temu, że jest w kieszeni, a nie luzem, to on nie ma możliwości wysunięcia się w dół. Jak dobrze zaciągnę tutaj to mocowanie, to on przylega się do plecaka, nic nie lata. Jedyne co, no to ciężar, wiadomo, ale tak pełna wygoda. Druga kieszeń po drugiej stronie, też mogę tam sobie statyw przełożyć, ale noszę tam zazwyczaj coś do picia, termos, butelkę wody. Teraz tego nie mam, bo jechałem blisko, te moje kaczki nie są jakoś super daleko. Z przodu podpinam karimatę i taki kocyk, na których leżę, które już widzieliście pewnie kilka razy. Karimata, kocyk, jeżeli tylko macie możliwość, a wiecie, że będziecie leżeć podczas fotografowania, to im więcej tych warstw izolujących od ziemi, tym lepiej. Podejrzewam, że są jakieś rewelacyjne karimaty, które po prostu grzeją czy izolują tak jak 5 czy 10 tańszych, ale ja używam takiej typowo treningowej. Jej minusem jest to, że jest pomarańczowa, ale przykrywam ją kocykiem i nie ma z tym większego problemu. Troszkę od końca idziemy, powinienem najpierw pokazać główną część tego plecaka, czyli tam, gdzie trzymam sprzęt do fotografii, a nie akcesoria, ale podejrzewam, że najciekawsze po prostu zostawię na koniec. Ale wiecie, pomimo tego, że ten plecak wygląda strasznie na napompowany i rzeczywiście waży te 20 kg, to wbrew pozorom nie ma tutaj aż jakiejś nie wiadomo jakiej dużej ilości rzeczy i akcesoriów. Także lecimy sobie od góry. Ja rozpinam tutaj ten worek, to jest też bardzo fajna rzecz, bo wygodnie można mieć dostęp po prostu związując to i na klip zamykając. I ja tutaj trzymam wszystko, co mi się gnie, co się składa, co wiem, że mi nie popęka. Czyli w tej chwili jest to siatka, o którą też pytaliście. To jest siatka, którą ja przeciąłem i ona mi się nie pruje, więc jest to idealna siatka do tego, żeby na przykład gdzieś przeciąć sobie właśnie tak jak ja to zrobiłem, dziurę na wystawienie obiektywu z takiej prowizorycznej czatowni gdzieś tam na patykach. Ja się nią też nakrywam i czasami sobie zerkam przez tą dziurę. I pytaliście mnie, co to jest za siatka? Ja nie mam pojęcia, co to jest za siatka. Ja ją kupiłem w sklepie myśliwskim, jechałem kiedyś na zdjęcia, zmieniłem plany w ostatniej chwili, bo miałem fotografować z podchodu, a przypomniałem sobie, że akurat tego i tego dnia coś tam może być, nie pamiętam. I zajechałem szybko do jednego otwartego sklepu myśliwskiego w okolicy. I powiedziałem, dajcie mi siatkę. No i to była cholernie droga siatka, bo ja za nią zapłaciłem chyba coś 150 zł, 120 zł. Pewnie przepłaciłem, no ale miałem ją przynajmniej instant ze sklepu szybko. Natomiast jest to rzeczywiście najlepsza siatka, jaką ja miałem, bo wiecie, naciąć siatkę nożem, tak żeby ona się nie rozpruwała. Z bliska możecie zobaczyć, to jest taki materiał, dosłownie siatka. Nic przez to nie widać. Nic przez to nie widać. Trzeba strasznie sobie tutaj naciągać na twarz, gdzieś kombinować, jak się pod nią leży. Także do takiego spoglądania przez nią i kontrolowania tego, co się tam dzieje gdzieś na wodzie, czy w lesie, czy przed obiektywem, no nie jest idealna, ale ta dziura, którą sobie zrobiłem, spełnia właśnie takie zadanie. Linki do większości rzeczy, które Wam pokazuję, będą oczywiście w opisie filmu. Mówię do większości, bo nie wiem, do ilu z nich znajdę aktualne działające linki, a część z tych rzeczy to są po prostu fanty z AliExpress i one nie mają marki, firmy, nie mają swojej nazwy, więc ciężko mi będzie to znaleźć tak, żeby to było jeden do jednego, ale postaram się i uzupełnię ten opis pod filmem, żebyście mogli sobie zobaczyć, ile co kosztuje i gdzie to można kupić. Kolejna rzecz w tym górnym worku. To jest kamuflaż ghillie suit, taki wiecie, snajperski, z włóczki. On jest bardzo fajny, ja go używam po to, że jak leżę, to kładę go na ziemi przed sobą, opieram albo na nim, albo jakoś tak między nim wkładam obiektyw i wtedy jak leżę, jestem zasłonięty przez to, obiektyw sobie tylko tędy wystaje i można swobodnie fotografować. Całkiem sporą mobilność tego obiektywu daje mi ten kamuflaż. Oczywiście to jest rozwiązanie na zimę, tak? No bo w lecie, jeżeli jest ku temu sposobność, no to ja go po prostu ubieram, bo to jest zwykła bluza i spodnie. O, proszę, spodnie. I taka kurtałka, nie wiem gdzie to ma górę, gdzie dół, o, taki fraczek. Jest to bardzo fajne, skutecznie kamufluje, natomiast trzeba bardzo uważać chodząc w tym po lesie czy w jakichś bardziej gęstych zaroślach, dlatego że to jest zwykła włóczka i to zaczepione o cokolwiek, a nie daj Boże o jeżyny albo o dziko rosnącą różę, to jest koniec, to jest katastrofa, to pół dnia zmarnowane i te biedne ptaki nasłuchają się łaciny podwórkowej tylko. Więc
jak najbardziej super rozwiązanie, ale następny mój kamuflaż tego typu ghillie suit, na pewno poszukam czegoś innego niż rozwiązania takiego z włóczki. I to tyle. Widzieliście. Trzema rzeczami wypchany ten komin, tak, że wygląda jakby był nie wiadomo czym wypełniony. Dobra, z takich dodatkowych rzeczy została jeszcze przednia kieszonka. Przednia kieszonka, czyli to, do czego mam najszybszy dostęp poza tym workiem. W zasadzie do wszystkiego jest szybki dostęp, ale no, wygodna. Wygodna przednia kieszeń. Taka narzutka przeciwdeszczowa. Bardziej na obiektyw niż na mnie. O, paczka chusteczek. Wiecie, jakieś takie pierdółki. I noszę jeszcze taki noż gdzieś tam do przedzierania się w lesie, do torowania sobie po prostu drogi, jeżeli nie mogę gdzieś przejść, albo jeżeli potrzebuję coś delikatnie przyciąć, no, no nóż do lasu, tak? Jest tutaj również pudełko z zapasowymi kartami i noszę również ze sobą takiego multitoola, bo nie wiadomo kiedy może się przydać, jeszcze chyba nigdy mi się nie przydał, ale jestem spokojniejszy, że go mam. I moje kolana bardziej przez to cierpią, bo jest dosyć ciężki. Dobra, i tak wyglądają akcesoria w zimie do ptaków wodnych. Czasami wchodzą tam jeszcze inne rzeczy. W lecie ten zestaw wygląda zupełnie inaczej, troszeczkę mam to poprzekładane. W lecie noszę ze sobą jeszcze jakieś sznurki, płachty dodatkowe, jakiś cienki kocyk. Zestaw letni i takie pełne omówienie wszystkich akcesoriów. Będzie o tym osobny materiał. Na razie skupiamy się na tym, co miałem dzisiaj do fotografii ptaków wodnych. Jak widzicie, nie ma tego dużo. To jest takie totalne minimum. Dobra, teraz przygotowując się do pokazania Wam zawartości głównej części tego plecaka. Kapnąłem się, że miałem ustawione ISO 2500, bo mam automatyczne ISO, a obiektyw manualnie pierścieniem ustawia przysłonę. Znaczy ustawia, ja ustawiam i ustawiłem. Gdzieś zahaczyłem na 4.0, a jest dosyć ciemno. I ISO windowało do 2500, więc zobaczymy jaka to będzie jakość. Nie złośćcie się. No i dobra, plecki się otwierają. Oczywiście aparat noszę tutaj w ten sposób. Specjalnie zamontowałem sobie tutaj z innego plecaka, z plecaka Low Pro, takie akcesorium, żeby dociskało mi jeszcze dodatkowo i powodowało to, że mniej mi cały ten korpus lata. To jest, jak ktoś jeszcze nie wie, A7 III z obiektywem 200-600 od Sony. Nic specjalnego tutaj nie grzebałem. Jedyne co, to zmieniłem tą stopkę statywową na coś takiego. Pytaliście też, co to jest za stopka. Tutaj widzicie Veledge, tak. I jest to stopka z AliExpress oczywiście. Ona zastąpiła fabryczną stopkę od Sony, która była beznadziejna, bo nie miała mocowania Arca Swiss, czyli tego tutaj wydrążenia i nie była odpowiedniej grubości. Arca Swiss to jest po prostu standard mocowania w statywach, taki nie wiem, czy nie najpopularniejszy na świecie. Na pewno jeden z... Nie, na 100% najpopularniejszy na świecie. Wszyscy używają przecież Arca Swiss. No i Sony z jakiegoś powodu znanego tylko sobie i ichniejszym inżynierom zdecydowało, że użyją swojego standardu, a nie takiego, jakiego używają wszyscy. Więc każdy, kto ma Soniaka, wymienia sobie tą stopkę. I jest ona dużo lepsza. Na pewno są bardziej markowe i porządniejsze, ale do tej nie mam zastrzeżeń. Aparat, którym nagrywam, normalnie znajduje się tutaj. To jest Sony A6400 i on sobie tutaj pięknie leży z obiektywem Viltrox 13 mm. To też Wam na przebitce pokażę. Tutaj mam mikrofony i jeszcze tulipanka, również od tego Viltroxa. W takim woreczku noszę zapasowe baterie do obu Soniaków. W tej chwili nie ma ich tam dużo. Nawet nie wiem, czy w ogóle będziecie widzieć. W tej chwili nie ma ich tam dużo, bo w domu ładuje się jedna mała i jeszcze dwie duże. Ja też czasami oprócz tego worka izoluję je jeszcze warstwą papieru czy jednorazówką, po prostu żeby mi to nie zamokło tak w razie czego. Niby ten plecak jest wodoodporny, ale wiecie, różnie to bywa. No i tutaj w tej dokładanej przegródce, ona jest na rzepy, mogę ją sobie przyczepić gdziekolwiek. Tak jak powiedziałem, ona jest systemowo z Low Pro, a nie z Shimody. Aha, bo w ogóle ten plecak jest systemowy, modułowy. Jeżeli można to tak nazwać, oni to jakoś po swojemu nazywają, ale technicznie po prostu wymienia się ten cały moduł aparatowy na większy, mniejszy. Jeżeli nie będę kiedyś potrzebował zabierać ze sobą lunety 200-600, to mogę sobie wymienić na mniejszy moduł, który oczywiście trzeba dokupić osobno, którego ja nie posiadam, no bo kupiłem z największym i tyle i tak go używam. Ale jeżeli bym chciał, to po prostu wkładam sobie moduł krótszy, powiedzmy dotąd, tak, tutaj mam aparat jakiś do krajobrazu, do portretów, a cała reszta idzie na ciuchy. Ja generalnie wywalam po prostu cały moduł, jak idę z tym plecakiem w góry i tyle. I cała ta przestrzeń jest wtedy na ciuchy, a aparat mogę sobie wrzucić luzem na te ubrania. W środku tego
Nawet nie wiem, co tam mam, szczerze mówiąc, bo rzadko tam zaglądam. Oprócz tej ściereczki z mikrofibry nie używam stamtąd wielu rzeczy. Jest tam na pewno jeszcze dmuchawka, tak zwana gruszka. Gdyby jakiś pyłek gdzieś tam na przedniej soczewce się osadził. Aha, mam tam kapy i mam tam jeszcze, jest tam jeszcze zapasowa stopka do statywu. Właśnie tą stopkę trzeba było przykręcać, czy tą, czy jakąkolwiek inną. Ja używałem innej, takiej niebieskiej. Trzeba było przykręcać do tego fabrycznego, tej fabrycznej nóżki na statyw od Sony, bo ona powodowała to, żeby ten obiektyw przy pomocy tej fabrycznej stopki w ogóle przykręcić, czy zamocować do statywu. No, są tam jeszcze, jak widzieliście i słyszeliście, dekielki przednie i tylne od matrycy, od obiektywów. Taki standardowy czyścik, pędzelek. I to w zasadzie tyle, co ja noszę w zimie. Więc tak wygląda zawartość plecaka do tego, co robiłem w zimie ostatnimi czasy. Bo tak teraz kapnąłem się, że w zasadzie niezależnie od tego, czy to była woda, czy nie woda, to wszystko wygląda bardzo podobnie zazwyczaj w zimie. W lecie nagram Wam jeszcze jeden odcinek, w którym pokażę Wam dosłownie wszystkie moje akcesoria, którymi żongluję po prostu w myśl tego, co potrzebuję, a czego nie potrzebuję. Bardzo chętnie polecę Wam parę rozwiązań, na które natrafiałem po prostu przez ostatnie lata i które bardzo często lub mniej często przydawały mi się w terenie. Aczkolwiek mam nadzieję, że będzie to dla Was jakieś ułatwienie, bo szukanie akcesoriów też zajmuje czas, a w takim odcinku podam Wam wszystko, co sam sprawdziłem i może jakaś inspiracja się w Waszych głowach w związku z tym narodzi. Podsumowując, to co widzieliście, nic wielkiego tak naprawdę, a cały plecak, sam plecak jest dosyć ciężki, bo ma stelaż aluminiowy, dzięki temu on jest troszeczkę bardziej też stabilny. Wpływa to na wygodę noszenia, ale mówię, zwiększa jego wagę. Mój statyw Benro Mach 3 bodajże, on też do najlżejszych statywów nie należy, bo on nie jest karbonowy, nie jest z włókna węglowego. Wydaje mi się, że wszystkie statywy od Benro, czy przynajmniej większość, wychodzi w tym samym jakby modelu. Macie tańszą opcję aluminiową, cięższą i droższą, ten sam dokładnie model, ale droższy i z włókna węglowego i on jest wtedy po prostu lżejszy. Więc razem ze statywem, jeżeli mam mokrą karimatę, po całym dniu takiego siedzenia w terenie, nawet jak kanapki stamtąd mam, o właśnie, jeszcze czasami kanapki noszę w plecaku. Więc tak to wygląda. Zawartość mojego plecaka, proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszystkie linki do wszystkich akcesoriów uda mi się znaleźć i będę w stanie wklepać je w opis, więc tam możecie sobie zajrzeć, jeżeli chcecie poszczególne rzeczy sobie odnaleźć. Natomiast ja uważam, że nie ma tego jakoś dużo, a zdjęcia robi mi się fajnie, miło i przyjemnie. Muszę popracować po prostu nad tą wagą, bo ta wada, o której wspomniałem na początku, wada tego plecaka największa, to jest właśnie jego wada z samego plecaka oraz dodatkowa waga spowodowana tym, że mając możliwość zapakowania 70 litrów różnych rzeczy, no ja mam cały czas pokusę, żeby wykorzystywać maksymalnie te 70 litrów pojemności i jeżeli coś jeszcze wejdzie, coś mam ochotę sobie tam wrzucić, to najczęściej wrzucam i po prostu chodzę taki przeładowany. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu, czy wypełnilibyście jeszcze te 70 litrów czymś dodatkowym, o czym ja kompletnie nie pomyślałem, a uważacie, że Wam pomaga to w codziennym fotografowaniu, czy może w wycieczkach, czy w wyprawach jakichś górskich. Chętnie poczytam, chętnie dowiem się, jakie, tylko nie za ciężkie, ale przydatne, mam nadzieję, rzeczy jesteście w stanie wymyślić. Oprócz komentarza możecie zostawić coś po sobie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subika, a ja wracam do Was w kolejnym odcinku już za tydzień. Teraz zostawiam Was z moimi ulubionymi zdjęciami z tego dzisiejszego wypadu. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Hej. Pulling all my walls down. I've never been exposed like this before. I'm good at shutting you out.